Witam Cię bardzo serdecznie, Mario Bucardi z tej strony. Czy masz jakiś konkretny cel swojego życia? Dlaczego jesteś tutaj i teraz, dokładnie w tym miejscu? Dlaczego urodziłaś się albo urodziłeś w tej konkretnej rodzinie, w tych, a nie innych warunkach życiowych? Czy istnieje coś takiego jak powołanie, czyli być do czegoś powołanym? Czy jest tutaj na ziemi coś głębszego niż tylko to, co wokół Ciebie? Bardzo ciekawy temat, odpowiedzi na wiele, wiele Waszych pytań. Zaczynajmy od samego początku. Może jesteś osobą, która od dłuższego czasu szuka wyższego celu egzystencji. Zadajesz sobie to pytanie, no dobrze, jestem tutaj, ale po co? Może gdzieś tam wewnątrz słyszysz Twój wewnętrzny głos, który mówi: napisz książkę, namaluj obraz, coś Cię pcha do jakiegoś konkretnego zawodu. Wiele osób rozmawia z Tobą i mówi: a, masz talent do mówienia, masz talent do pisania, masz talent do słuchania, a Ty może nie wiesz, co i jak dalej. Czujesz taką pustkę, bo niby żyjesz, niby się realizujesz, ale czegoś tutaj brakuje. Brakuje tej wisienki na torcie, takiego głębszego zrozumienia i głębszego wejścia w coś, co da Ci taką prawdziwą satysfakcję, prawdziwe odczucie szczęścia i spełnienia. Jest takie powiedzenie, że pieniądze szczęścia nie dają. Tutaj możemy się kłócić. Moim zdaniem życie w bogactwie i obfitości jest bardzo ważne, abyśmy mogli realizować siebie w wielu, wielu aspektach w dzisiejszym świecie, gdzie króluje materia, no te finanse powinny być na jakimś przynajmniej średnim poziomie. Ale mimo tego w tym powiedzeniu jest głębszy sens. Dlaczego? Pieniądze szczęścia nie dają. Bo nawet jeżeli masz ogromny majątek, możesz sobie kupić wszystko, od wszystkich najbardziej wyśnionych, wymarzonych samochodów, domów, ubrań. Możesz sobie kupić znajomych, przyjaciół, a nawet miłość. To w pewnym momencie, jeżeli nie wiesz, co jest Twoim powołaniem, jeżeli nie wiesz, po co jesteś tutaj na ziemi, odczujesz pustkę. Dlatego takie powiedzenie. Bo to prawdziwe szczęście, to szczęście, gdy w czymś się spełniasz, co jest zgodne z Twoim powołaniem i z Twoją misją tutaj na ziemi. Bardzo często w naszej religii panującej spotykamy się z kapłanami, którzy mówią, że poczuli powołanie, usłyszeli ten głos, aby w tym konkretnym zawodzie się realizować. I każdy z nas słyszy taki głos, bo każdy z nas jest do czegoś powołany. Twoja dusza przyszła tutaj na ziemię w tych konkretnych czasach. To nie jest przypadek. Może jest to Twoja kolejna inkarnacja na ziemi, a może dopiero pierwsza. Twoja dusza wybrała sobie to konkretne miejsce urodzenia i warunki życiowe. Czyli to nie jest przypadek, że jesteś tutaj i teraz, że masz takich, a nie innych rodziców. Może nie masz rodziców, może jesteś sierotą, może ich nie znasz. Albo, że urodziłaś się albo urodziłeś w konkretnym kraju, w konkretnej karmie danego narodu, bo może jesteś tutaj po to, aby to zmienić, aby coś tutaj nowego, rewolucyjnego stworzyć, wnieść coś do świadomości tego kraju, tego narodu, tej kultury językowej, albo musisz pewne rzeczy pokonać, żeby wyjść do świata na szerszą arenę Twojego działania. I teraz, często narzekamy na naszych rodziców, bo wiadomo, że oni zostali tak czy inaczej wychowani, mają takie czy inne wzory. Nie zawsze te wzory nam się podobają, które dziedziczymy albo w których wyrastamy, ale to również może być wskazówka na Twoje słabości, na Twoje wady, które należy pokonać, przemienić słabości w siłę, ale również to może być wskazówka na coś, co jest zgodne z Twoim powołaniem.
Na mojej stronie mariobucardi.pl w zakładce konsultacje, tam znajdziesz przepowiednię na temat Twojego powołania, czyli moim zadaniem jest odczytanie z Kroniki Wszechświata, odczytanie z Twojej Kroniki Życia, odczytanie ze wszystkich powiązań, które masz we Wszechświecie, z Twoich poprzednich inkarnacji, aktualnej i połączenia z innymi światami, po co jesteś tutaj i teraz na Ziemi. Ale jeżeli nie czujesz tego, abym to ja odczytała Twoje powołanie, to dzisiaj otrzymasz kilka wskazówek, które bardzo Ci pomogą, aby iść tą właściwą drogą. Przede wszystkim zadaj sobie następujące pytania. Co najbardziej fascynowało Cię, gdy byłaś albo byłeś dzieckiem? Od czego nie można Cię było oderwać? Zapisz to na kartce. Co dzisiaj jest gdzieś tam głębokim Twoim marzeniem i Twoim pragnieniem? Zapisz to również na kartce, nawet jeżeli to jest kompletnie coś, co blokujesz i twierdzisz, że to jest niemożliwe do zrealizowania. Następnym krokiem będzie odczytanie Twojego momentu urodzenia, ponieważ przychodzimy tutaj w odpowiednim momencie, czyli Twoja data urodzenia, Twoje miejsce urodzenia wskazuje na Twój nie tylko znak zodiaku, ten zwykły i tradycyjny, ale wskazuje również na Twój znak zodiaku chiński, z którym koniecznie należy się zapoznać, bo tam masz bardzo dużo wskazówek, które dotyczą Twojej misji, Twojego celu, Twojego życia tutaj i teraz. Znak chiński bazuje bowiem na bardzo starej wiedzy i takiej, która praktycznie zawsze się sprawdza. I tam masz wiele, wiele wskazówek na Twoje mocne strony, na Twoje słabości i to może być niesamowity ślad, żeby odkryć Twoją misję i Twoje powołanie tutaj na Ziemi. Idziemy dalej. Kolejną wskazówką będzie Twój kosmogram. Jeżeli znasz jakiegoś dobrego astrologa, ja również mogę to dla Ciebie zrobić, jeżeli tak chcesz, jeżeli tak czujesz, to możesz sobie zamówić kosmogram, czyli w momencie Twojego urodzenia był jakiś odpowiedni układ planet i każda z tych planet dała Ci jakąś cząsteczkę swojej energii, jakąś mniejszą lub większą cząsteczkę, która tworzy Twoje silne i Twoje słabe strony, które są niesamowicie związane z Twoim powołaniem i z Twoją misją tutaj na Ziemi. Następnym krokiem będzie zrobienie sobie tego zwykłego testu osobowości. Test osobowości znajdziesz w internecie, wszędzie. Znaleźć sobie, ale odpowiedzieć naprawdę szczerze na te pytania, nie na takiej zasadzie, o żeby dobrze wypaść, bo ten test robisz dla siebie, a nie dla kogoś innego. I wtedy znajdziesz wiele, wiele cech, które zobaczysz, że pokryją się niesamowicie z Twoim horoskopem i niesamowicie pokryją się z Twoim kosmogramem, a jeżeli poznasz Twoje powołanie, to wszystko stanie się jasne. Ale ja mam dla Ciebie jeszcze jedną wskazówkę, bardzo, bardzo ważną. Na mojej drugiej stronie, na tej stronie, gdzie znajdziesz wszystkie ceremonie, trylogię oraz mentoring, gdzie sobie zamawiasz dostęp premium, albo możesz tylko założyć konto i mieć dostęp do wielu, wielu bezpłatnych treści, na tej stronie bucardimaria.com w zakładce sklep masz kategorię i tam jest pochodzenie, skąd pochodzisz. I dokładnie w tej zakładce znajdziesz na dzień dzisiejszy 13 moich e-booków, które omawiają pochodzenie konkretnych dusz z pewnych miejsc we Wszechświecie. Ponieważ jeżeli jesteś starą duszą albo duszą na jakimś wysokim poziomie, ale myślę, że jeżeli mnie słuchasz, to musisz być taką duszą, ponieważ mnie nie słuchają normalni ludzie. Mnie nie słuchają normalne duszyczki, które dopiero pierwszy raz tutaj inkarnowały. Mnie słuchają ludzie o wysokim potencjale, o wysokiej świadomości. Często mają wiele blokad, wiele różnych kodów krwi, które ich blokują, hamują na tej drodze, ale to, że już mnie słuchasz, to już Ci wskazuje, że jesteś kimś szczególnym. Tutaj się może inni obrażą, ale oni mnie nie słuchają, więc się nie obrażą. I teraz tak, w
tych 13 e-bookach, myślę, że pojawią się może jeszcze 2-3 takie najważniejsze, znajdziesz bardzo wiele informacji na temat tak zwanych nasion gwiezdnych. Nasiona gwiezdne to dusze, które pojawiły się tutaj dokładnie w tym momencie i wiele takich dusz spotkasz w Twoim otoczeniu, bo jesteśmy w szczególnym czasie tutaj na Ziemi. Jesteśmy w czasie tak zwanej apokalipsy i sądu ostatecznego. Oznacza to, że spotykamy wokół nas wiele, wiele tak zwanych nasion gwiezdnych. Jeżeli przeczytasz te e-booki, one są w bardzo dostępnej cenie i myślę, że każdy z nich będzie dla Ciebie ogromnym źródłem inspiracji. Nie tylko może, żeby poznać Twoje powołanie, Twoją misję tutaj na Ziemi, ale żeby poznać osoby, które są w Twoim otoczeniu, bo szczególne dusze spotykają inne szczególne dusze. My zawsze szukamy sobie ludzi, którzy nadają na podobnych falach. Nigdy nie będziemy się rozumieć ze zwykłymi duszami, które na przykład są tutaj po raz pierwszy, które jeszcze mają taką niziutką świadomość. Dlatego gwarantuję Ci, że w Twoim najbliższym otoczeniu, wśród ludzi, których może oglądasz, może słuchasz, z którymi się komunikujesz, są właśnie takie nasiona gwiezdne. I jeżeli poznasz te główne cechy, które tych ludzi charakteryzują, to będzie Ci dużo, dużo łatwiej wejść w różne współprace, zrozumieć kogoś lepiej, popatrzeć na kogoś głębiej, z taką może miłością bezwarunkową, gdzie przestajesz na kogoś naciskać, przestajesz kogoś zmieniać, tylko akceptujesz go w takiej formie, w jakiej on jest. Idziemy dalej. Wśród tych 13 e-booków znajdziesz między innymi drakońskie nasiona gwiezdne, czyli tak, to są wszyscy ci tak zwani drako, czy tak się mówi o nich niezbyt fajnie, gadziny, gady, dlatego że są to przedstawiciele innej przestrzeni, którzy są tutaj teraz na Ziemi i z których bardzo, bardzo wiele stało się narzędziem w rękach mroku. To nie oznacza, że wszyscy. I to nie oznacza, że wszystkie gadziny to są od razu gadziny. To nie oznacza, że wszystkie gadziny są od razu jakieś tam negatywne. W tym moim mini e-booku znajdziesz do każdego nasiona gwiezdnego, czy to nasiona z Oriona, czy z Plejad, czy z Wielkiej Niedźwiedzicy, czy z Gwiazdy Północnej, czy właśnie nasiona ptasie, czy nasiona gadzie tak zwane, znajdziesz wszystko to, co najważniejsze, czyli ich cechy charakterystyczne, ich misja tutaj na Ziemi, najważniejsze wskazówki, które dotyczą blokad i problemów w realizacji ich misji tutaj na Ziemi, oraz jakie mają ode mnie wskazówki, by móc się zrealizować. Czyli jak widzisz, przygotowałam dla Ciebie całe spektrum, jak możesz odnaleźć Twoje powołanie, odnaleźć Twoją misję i się w niej zrealizować. Po pierwsze, powtarzamy, patrzymy na całe dzieciństwo, wszystko to, co Cię fascynowało, wszystko, do czego pchało Cię Twoje serce, co Cię angażowało w 100%. Patrzysz sobie na test Twojej osobowości, patrzysz sobie na Twój kosmogram, Twój znak zodiaku, ale również Twój znak chiński. Do tego możesz przeczytać wszystkie te 13 e-booków i tam odnajdziesz, jestem pewna, albo te cechy, które już znasz z Twojego otoczenia wśród Twoich znajomych, albo Twoje własne i będzie to niesamowita wskazówka na Twoje powołanie i Twoją misję tutaj na Ziemi, ale przede wszystkim zapraszam Cię na przepowiednię u mnie, co jest Twoim powołaniem. Jeżeli nie możesz w tym momencie pozwolić sobie ze względów finansowych na taką przepowiednię, to oczywiście możesz skorzystać z rytuału świecy intencyjnej, świeca intencyjna mądrości wyższej. Mądrość wyższa albo druga świeca intencyjna Archanioła Radzkiela, aktywująca Twoje zdolności wyższe i Twoje talenty, albo trzecia świeca ogólnie przemiany w Twoim życiu z taką konkretną intencją, aby odnaleźć
swoją misję i swoje powołanie tutaj na ziemi. A ja z głębi mojego serca życzę Ci, aby udało Ci się poznać siebie przede wszystkim, bardzo, bardzo dokładnie, wszystkie Twoje wady przemienić w zalety, ponieważ każda wada ma w sobie ogromny potencjał i ta wada może być podstawą, żeby zmienić ją w zaletę, czyli Twoje słabe strony mogą się stać Twoimi mocnymi stronami. Zachęcam Cię do tego, aby zgłębiać siebie, aby nadal poszukiwać tej odpowiedzi na to pytanie, po co tutaj jestem? Co czuję w głębi serca? Co mnie pcha do realizacji tego czy tego, tych konkretnych zadań, tych konkretnych rzeczy? Zachęcam Cię z głębi mojego serca, żeby wejść na moją stronę bukardimaria.com w dwie zakładki przede wszystkim. Ceremonie, bo ceremonie masz 223 klucze do szczęścia, które bardzo dużo mówią Ci o symbolice, o wiedzy wyższej prostymi słowami. Taka wiedza wyższa w pigułce, prawa ziemi, prawa wszechświata. Jak je wykorzystać na Twojej drodze do realizacji siebie i tego, co dla Ciebie ważne, ale również realizacji Twojej misji. I przede wszystkim zerknąć sobie w mentoring, ponieważ w mentoringu są znowu moje nagrania w formie MP3, które można sobie pobrać i posłuchać na temat karmy, bratnich dusz, bliźniaczych płomieni i tak dalej, wszystko co ważne na Twojej drodze do szczęścia, do odnalezienia siebie, do realizacji siebie. I kolejna wskazówka, myślę, że bardzo, bardzo ważna. Wielu z nas poszukuje tej mądrości w książkach, na warsztatach, w medytacjach, w różnych spotkaniach. Uważaj, aby nie popaść w taki schemat, że ciągle ktoś ma być dla Ciebie mistrzem. Ciągle ktoś ma Ci powiedzieć, co jest dobre, a co jest złe. Bo wtedy bardzo szybko możemy ulec pod tak zwany obcy wpływ. Nasi znajomi, nasza rodzina będzie nam mówić, a ty się do tego nie nadajesz, a coś ty, to są takie marzenia wyssane z palca, nigdy ci się nie uda tego zrealizować. Nic bardziej błędnego. Nie słuchaj złych doradców, którzy mówią, nie sięgaj do gwiazd. Sięgaj do gwiazd, sięgaj bardzo, bardzo wysoko, bo jesteś z gwiazdy którejś tam, czyli jesteś z gwiazd i należy sięgać do gwiazd, żeby siebie zrealizować, bo po to jesteś tutaj na ziemi, żeby wypełnić Twoją misję, żeby poczuć szczęście, żeby poczuć radość, a nie po to, żeby się użalać nad sobą, ciągle szukać mistrza na zewnątrz, a nie w sobie. Była taka piękna ceremonia, nie szukaj mistrza na zewnątrz, mistrz jest w Tobie, albo noś głowę wysoko, żeby Ci korona z głowy nie spadła, albo odetnij obcy negatywny wpływ, bo może on blokować Cię na Twojej drodze do szczęścia. Wszystkie te wskazówki są nadal aktualne, czyli idziesz Twoją drogą, obserwujesz, czego naprawdę pragniesz, przestajesz słuchać złych doradców i wszystkich takich rad kolegów, koleżanek, którzy może wcale nie chcą dla Ciebie Twojego szczęścia, bo chcą się dobrze czuć w Twoim towarzystwie, czyli czuć się lepiej, że osiągnęli więcej niż Ty i świecić i dlatego będą Cię blokować. Nie szukaj ciągle mądrości w tysiącach ksiąg, tylko zacznij szukać tej mądrości w sobie, w tych podszeptach Twojej duszy. Twoja dusza mówi Ci codziennie takim cichutkim głosikiem. To jest Twoim pragnieniem, to jest Twoim marzeniem. Jest taka piękna przypowieść o dwóch wilkach, o białym i czarnym wilku. Którego wilka słuchasz, którego karmisz? Tego białego, który mówi, że Ci się uda, że ta mądrość jest w Tobie, że osiągniesz Twoje cele, że osiągniesz szczęście? Czy słuchasz tego czarnego wilka, który cały czas podcina Ci Twoje skrzydła i blokuje Cię na Twojej drodze do szczęścia? Czyli zapraszam Cię z głębi mojego serca na konsultację ze mną, zapraszam Cię na zgłębianie Twojego horoskopu, Twoich mocnych i słabych stron Twojej osobowości. Zapraszam Cię z głębi mojego serca, żeby przeczytać te 13 e-booków, aby odnaleźć mądrość wyższą w Tobie, zrozumieć lepiej
ten świat. No i oczywiście widzimy się wkrótce na kolejnych mentoringach, na kolejnych ceremoniach i na kolejnych filmach. Tutaj na YouTube, czy na TikToku, czy na shortach na Instagramie, gdzie będę wskazywać Ci wszystko to, co ważne w danym momencie. Do zobaczenia, do usłyszenia wkrótce. Twoja Maria Bucardi.